Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i dzisiaj mam film z dedykacją dla tych, którzy lubią jak bardzo długo, bardzo chaotycznie gadam. Mam dzisiaj dla Was pewnego newsa do skomentowania plus małą opowiastkę, tak więc materiał będzie w pewnym sensie dwuczęściowy i będzie on dotyczył, moi kochani, nietypowej promocji gry Diablo 4 przez Blizzarda, odzewu internetu i o tym, jak ta akcja wyglądała i przebiegała, bo powiedzmy, że mamy między nami tutaj naocznego świadka albo nawet uczestnika, tak można powiedzieć. Cóż, nie będę się śpieszył, nie będę starał się, po prostu taki jak za starych czasów, kiedyś robiłem takie filmy, gdzie rano siadałem do Diablo, odpalałem piwko i z wami sobie gadałem i właśnie dzisiaj mam ze sobą takie piwerko w takim zajebistym kuflu i moi drodzy, cóż, czas na opowieść. Piwko to, zanim ktoś spyta, to jest West Coast Double IPA z browaru Pinta i oczywiście już nieraz piłem, jest zajebiste, bardzo polecam każdemu. Ja tutaj sobie wezmę łyczka, a wy rzućcie okiem na segment dla sponsora. Eneba.com to ogromny rynek z grami na wszystkie platformy. Sponsor dzisiejszego odcinka oferuje bardzo niskie ceny, a wybór na stronie jest ogromny i każdy znajdzie coś tutaj dla siebie w zadowalającej cenie. Jeśli boicie się, że coś może pójść nie tak, to wsparcie klienta jest całodobowe, a cała strona ma prawie 100 tysięcy pozytywnych ocen w serwisie Trustpilot. Ja sam osobiście kupuję gry głównie na Eneba.com, bo ceny naprawdę potrafią się różnić od tych na Steamie czy innych platformach. Na dodatek klucze zawsze przychodziły błyskawicznie i nigdy nie miałem żadnych problemów z zakupem. Bardzo gorąco polecam. Zapomniałem powiedzieć, że wasze zdrowie, moi drodzy. Cóż, pewnie wiecie, może nie wiecie, bo było dosyć głośno w pewnym momencie o tej akcji w internecie. Cała ta historia jest troszeczkę, moim zdaniem, ukazaniem tego, jak jak internet potrafi zakrzywić czyjeś intencje, czy może jakąś akcję, jak potrafi sprowadzić całość do całkiem innego wydźwięku, tylko po to, żeby zarobić na kliknięciach. Niestety internet, i już nie mówię o YouTubie, bo YouTube również, YouTube, wszystkie portale i tak dalej, wszyscy głównie żerują na dwóch rzeczach. Albo na skandalach i na tym, żeby coś, o czymś mówić bardzo źle, bo ludzie jakby, nie wiem, znajdują w sobie jakąś taką wspólnotę w byciu pluciu na czymś. I nie mam na przykład problemu do tego, jeżeli ktoś skomentuje coś w negatywny sposób, jeżeli to się należy temu czemuś, ale jakby dochodzi do momentu, w którym cokolwiek dana firma, czy i nie mówię tutaj o Blizzardzie tylko i wyłącznie, tylko mówię na przykład o Wiedźminie serialowym Netflixa, że cokolwiek próbują zrobić dobrze, czy cokolwiek zrobią nawet dobrze, to i tak to jest sprowadzone do szamba i do śmietnika, bo lepiej się kliknie to, że coś jest skandalicznie znowu źle, niedobrze i w ogóle co za głupi ludzie to robią, niż to, że no faktycznie zaszła jakaś poprawa na przykład, albo ktoś miał dobre intencje. Drugi, że tak powiem, hype, na którym się buduje kliknięcia i wyświetlenia i pieniądze i tak dalej, to jest oczywiście, jeżeli coś jest bardzo dobre i podoba się większości. Na przykład pierwszy z brzegu, weźmy przykład sobie ostatniego sezonu Stranger Things, który był bardzo dobry i większość tylko o tym nawijała, jakie to nie jest dobre, jakie to nie jest dobre i co chwilę oczywiście w necie to się ten. No i jakby nie ma w tym nic dziwnego, tak? No bo no jak coś jest dobre, to się wszyscy cieszą i o tym mówią, że jest dobre, a jak coś jest złe, no to wszyscy na to plują. Tylko że no niestety to bardzo rzadko jest tak, że coś jest tak złe, że tak na to zasługuje to, co się teraz dzieje, albo tak dobre, że na to zasługuje to, co się teraz dzieje. Bo na przykład taki właśnie wzięty, wiecie, pierwszy z brzegu przykład Stranger Things też nie był przewybitnym serialem i też robił niektóre rzeczy źle, też tam miał jakieś wątki no nie tak za bardzo fajne, że tak powiem. Mi się generalnie bardzo, mega, mega podobał, no ale jakby widzę też wady, nie? I tak samo w każdym innym przypadku. Nie wiem, czy ten wstęp nie jest przydługi, ale okej, o co mi dokładnie chodziło?
Blizzard ogłosił akcję promocyjną Diablo 4. Mianowicie, dogadali się z różnymi studiami na całym świecie, studiami tatuatorskimi, że w ramach po prostu promocji Diablo 4 będzie można sobie tam wykonać zupełnie za darmo tatuaż z motywem Diablo. I tatuaże były wykonywane, można powiedzieć, że na dwa sposoby. Po pierwsze, ogłaszany był konkurs na Twitterze, gdzie zwycięzca mógł przyjść do tego studia i najlepszy artysta w tym studiu robił mu tatuaż taki, jaki on chciał. Znaczy, po prostu, na przykład, nie wiem, wymyślimy sobie, że chce mieć na przykład Bala i Andariel, kurde, tańczącego wokół ogniska, tak? I on to powinien zrobić. Oczywiście, wiadomo, z artystą trzeba się dogadać, bla, 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 bla. I mogliśmy taki tatuaż duży dostać za darmo, a każdy, kto przyszedł, kto nie wygrał w konkursie, mógł się załapać na darmowy tatuaż, który był już, powiedzmy, z góry określony. Były tablice takie z wzorami, przeróżnymi wzorami. Były to ikonki z Diablo 1, ikonki z Diablo 2, Diablo 3, wiecie, ikonki oznaczające klasy w Diablo, logo Diablo, no i jakieś czaszki randomowe, no takie pierdoły, nie, związane z Diablo. Tak, wygląda to tak, że w zasadzie większość, 90% tych wzorów, jeżeli pokazać komuś, kto nie grał nigdy w Diablo, ani w ogóle nie wie, co to Diablo, a nawet może wie, co to Diablo, ale nie wszyscy pamiętają wszystkie ikonki, tak? No to by się nie zorientował, że to jest tatuaż z Diablo. Tak to mniej więcej wyglądało. No i co, jakby nigdy nic, wiecie, media cisza, zupełna cisza, nie ma nic w tym złego, nie ma żadnego problemu. Blizzard sobie takie coś ogłosił. Ja tak troszeczkę z zazdrością patrzyłem, bo tam najpierw to ogłosili w Miami, ja się nie doczytywałem troszeczkę za bardzo też, że to będzie po całym świecie. I mówię, kurde, w Miami robią darmowe dziary z Diablo. Normalnie jakbym tam mieszkał, to bym sobie poszedł i bym sobie zrobił, bo wiecie, ja to tam uwielbiam tatuaże i coś czuję, że będę miał ich bardzo dużo. Przyjdzie czas, że będę pewnie cały, oprócz twarzy, wiadomo, i tam paru miejsc, gdzie nie chciałbym takich wiadomych miejsc. I tak sobie pomyślałem, że kurde, jakby było to gdzieś bliżej, to bym podjechał i bym sobie zrobił. Czemu nie? Bo nie wiem, czy wiecie, ale ludzie, którzy mają już tatuaże, i to nie jeden, no to już tak, może to jest troszeczkę głupie, może nie, może to jest troszeczkę jakieś psychiczne, niektórzy sobie pomyślą, ale na przykład przy tej ilości tatuaży, które ja mam, a nie mam jakoś milion ich, bo mam raz, dwa, trzy, cztery, przy czterech tatuażach już mam troszeczkę tak, już nie myślę o tym tak, że o kurde, musi to być jakieś znaczenie, musi tam, a fajna czacha, a zrobię sobie ją tu na udzie na przykład, nie? Bardziej takie myślenie jest. A tym bardziej, jak wpada jakaś fajna promocja, że można sobie za darmo zrobić w renomowanym studiu, bo to też jest dosyć ważna sprawa, że te studia to nie były jakieś brane, wiecie, z ulicy jakiejś tam na zadupiu takim, tylko to były naprawdę mocne, renomowane studia, a artyści, którzy tam dziarali, mają setki tysięcy followersów na Instagramie, tak więc to nie są, wiecie, ludzie brani nie wiadomo skąd i... Byli ludzie, którzy na przykład szli się wydzierać tylko po to, żeby wydzierała ich dana osoba i dla nich nie było ważne, co im wytatuuje, tylko po prostu fani tatuażu tak mają, no, tak wam, tyle wam powiem. I uwaga, co się stało? Po tej całej akcji, gdzie Blizzard tego nigdzie nie reklamował, nigdzie o tym nic nie mówił, okazało się, że ci ludzie, którzy zrobili sobie te tatuaże, dostali karteczkę, na której był napis, że dziękuję, że Blizzard dziękuje im za to, że oddali. To było takie w takim motywie właśnie satanistycznym, że oddali część swojego ciała dla Diablo i w ramach podziękowania dostaną na premierę od razu pełną wersję gry i dostęp do bety, do nadchodzącej bety. Tak dokładnie było napisane tu, upcoming beta. I uwaga. Co się stało z internetem? Oczywiście internet się cały zesrał. I to tak mocno się zesrał, że to po prostu głowa mała. Ja naprawdę się łapałem za głowę i się zastanawiałem. Ja pierdolę, skąd się ci ludzie biorą? Uwaga, będzie więcej bardzo możliwe przekleństw w tym materiale, bo trochę będę opowiadał o tym. Skąd ci ludzie się biorą? Dlaczego za taką akcję ktoś może mieć do kogoś pretensje? I już wam powiem dlaczego. Oczywiście media podłapały to i przedstawiły w troszeczkę innym świetle.
Bo tak, Blizzard po prostu zrobił akcję i podejrzewam, że w pewnym, na pewnym etapie planowania tej akcji, tej promocji, stwierdzili, że w ramach podziękowania damy tą gierkę, bo tam ilu tam ludzi wydatują? Setkę, dwie? Co im, co to tam? 102, 100-200 gier mniej sprzedanych, więcej przy iluś, przy kilku milionach lekko, które pójdą w dniu premiery, to jest nic. Ale media to odwróciły w całkiem inny sposób i przedstawiły w całkiem inny sposób. Niektóre oczywiście, i to nasze polskie niektóre, przedstawiły to tak jak jest, nie? Tak jak ja wam to opowiadam. Że jest akcja, można sobie zrobić tatuaż i dostajecie za to grę i dostęp do bety. Ale niektóre media, i to domyślacie się, nawet mamy takiego polskiego naszego gościa na jednej ze stron, który u mnie się na kanale pojawiał. Oczywiście, kurde, nie chciałbym mówić, bo już nie pamiętam, czy on też o tym napisał, taki mega clickbaitowy tytuł, ale większość mediów, i to też polskich i zagranicznych, przedstawiła to w taki sposób. Chciałbyś dostęp do bety Diablo 4? Musisz sobie wytatuować znamie Blizzarda na ciele, czy coś takiego. I przedstawiali to w taki sposób, jakby to było tak, że Blizzard mówił: nie dostaniesz gry, nie dostaniesz bety, póki sobie naszego loga tęczowego na czole nie wytatuujesz i nie będziesz reklamował naszej firmy do końca swojego życia na swoim ciele. I naprawdę, tak to media przedstawiły ludziom. A ludzie oczywiście co w komentarzach? O kurwa, ta firma to dno. Jest, no wylewały się takie rzeczy, że ja się tak czytałem i miałem momenty takie, ja nie lubię się wchodzić w dyskusję w komentarzach, bo przeważnie ci ludzie, którzy piszą takie naprawdę mega negatywne komentarze i to jeszcze takie wyjebane w kosmos długie, to moim zdaniem nie mają co w życiu robić troszeczkę. I nie wiem, ja na przykład takich rzeczy nie piszę. Nie wiem, może jestem jakiś zjebany, że nie wylewam swoich żółci do internetu. Chociaż czasem wylewam, ale to bardziej na filmach i bardziej ku waszej uciesze. Ale też nie zdarza się to często, prawda? I cóż, moi drodzy, cała akcja została obrócona naprawdę w jakiś satanistyczny rytuał oddawania czci naszemu panu Blizzardowi za to, żeby naiwni frajerzy mogli sobie pograć troszeczkę wcześniej w giereczkę. I czytałem też zagraniczne fora i naprawdę gościu zadał pytanie proste na zagranicznym forum, czy tylko ci, którzy wygrają na Twitterze, dostaną tatuaż, czy mają szansę też inni? I milion komentarzy, nie rób tego, to mnie w ogóle też denerwuje. Ktoś jest przeciwnikiem tatuaży, to niech sobie będzie przeciwnikiem, ale niech nie decyduje o innych ludziach. Matko Święta, przecież każdy ma swoje życie, każdy decyduje. Ja się kieruję taką zasadą, że jeżeli nie robisz komuś krzywdy, albo nie robisz komuś na złość, albo przykrości i tak dalej, to rób se kurwa co chcesz. Nawet se te tęczowe logo Blizzarda na czole wytatuuj, jeżeli chcesz. Spoko, twoje czoło. Czy se znajdziesz babę, robotę, czy potem po tym wszystkim. Twoja stary sprawa, nie? Chcesz takie coś mieć? Będziesz z tym szczęśliwy? To ja się cieszę z twojego szczęścia, stary. Przyklaskam ci, pionę przybiję i baw się dobrze, nie? Ale właśnie komentarze typu: nie rób tego. I nie rób sobie tego tatuażu. Za rok mi podziękujesz. Albo na premierę gry mi podziękujesz. Jak można zrobić tatuaż? Jak można oszpecić swoje ciało w ogóle tatuażem? To jest w ogóle temat na inny film. No ale wiecie, ta mieszanka tych ludzi, plus tych ludzi, którzy po prostu lubią pluć na to, co jest aktualnie fajnie pluć, czyli na przykład na Wiedźmina od Netflixa, na Władcę Pierścieni od Amazona, gdzie ja też wiem, że to nie będą fajne rzeczy, ale czy widzieliście gdzieś mnie wylewającego swoje żale w internecie na te tematy na przykład? No nie, no to robią ludzie, którzy budują na tym swój content i ja zasmakowałem tego troszeczkę w okresie, kiedy Blizzard zapowiedział Diablo Immortal. Ja zrobiłem dwa filmy, na których mega cisłem po Blizzardzie. Naprawdę, kurwa, nie oszczędzałem nikogo, nie brałem jeńców, jebałem po prostu z góry na dół jak leci. I obstawiam, że bardzo możliwe, że zostałem przez to, przez Blizzard zblacklistowany. Co jest też chujowym krokiem troszeczkę moim zdaniem, bo krytykę trzeba przyjmować. Taką czy inną, wiadomo, jak najbardziej konstruktywną. No, ja tam troszeczkę przegięłem. Jest mi głupio z powodu tych filmów i dałem je po prostu na filmy prywatne. Chociaż te filmy wygenerowały mi takie kurwa liczby wtedy, że to jest dramat.
takie wyświetlenia, tyle łapek w górę, tyle komentarzy, tyle subskrypcji, tyle potem, co się posypało na streamach, te donaty, no po prostu to aż tak kusiło, żeby po prostu jechać z tymi filmami, ale dobrze, że się w pewnym momencie opanowałem, bo ja się źle z tym czułem, że jadę na takim negatywnym przekazie po prostu, nie? Że na takim pluciu i tak dalej. Jest dużo kanałów, które oglądałem, które bardzo lubiłem, bardzo szanowałem, no po prostu spierdoliło się do poziomu wrzucania cały czas miniaturek właśnie z pluciem na Wiedźmina, na tego Władcę Pierścieni, na Warcrafta, na Diablo i po prostu i cały ich content teraz się opiera głównie właśnie na takim kurde pluciu, gdzie no ja bym długo, fajnie, szanuję, że umią fajnie to robić, że ludziom się to podoba i fajnie to potrafią zrobić, ale no ja bym tak nie potrafił na dłuższą metę. Pewnie się Blizzard wypierdoli na swoim rowerku jeszcze nie raz i nie raz o tym będę w filmach mówił, ale nie wierzcie, znaczy obiecuję wam, że nie będzie to wyglądało w taki sposób, że będę po prostu na tym jechał i żerował na tym po prostu, pomimo tego, że nawet będziecie tego chcieli. Ja, to jest mój kanał, to nie jest mój zawód i ja mam pełne prawo sobie tutaj mówić, co mi się podoba. No i pomijając to, że oczywiście ludzie się zesrali, że ludzie pisali takie komentarze, że to dramat, po prostu jeden komentarz to mnie po prostu rozpierdolił, że Blizzard to jest kurewska firma, najpierw wyruchali ludzi na Immortalu, a teraz im każą tatuować swoje logo, żebym dostać grę. No kurwa, po pierwsze, kto komu kazał? To jest kurwa, to jest moje pierwsze pytanie. Nikt nikomu kurwa nie każe. Blizzard po prostu zapłacił jakiejś grupie artystów, żeby zrobili oni za darmo ludziom tatuaże z Diablo. Koniec tematu, a jeżeli ktoś się na to zdecyduje, to dostaje grę. Ma kurwa win-win. Ktoś tam idzie po to, żeby zrobić sobie ten tatuaż, on chce ten tatuaż. On chce ten tatuaż, to nie jest tak, że kurwa stoisz w kolejce po chleb, bo jesteś głodny i przypalają cię jak bydło jakimś kurwa literką, żebyś dostał ten chleb. Nie, to jest kurwa tak, że każdy ma wolną wolę, ktoś chce ten tatuaż i dostaje w nagrodę to i tamto i może są tacy głupi ludzie, którzy na przykład nie chcieli mieć tatuażu i troszeczkę nie chcą tego, boją się, ale kurwa darmowa giereczka. No halo, kurwa, biorę w ciemno, nie? Chuj, niech mi zrobią gdzieś tam, będę miał to skitrane i tyle, nie? Chociaż to każdego wybór, nie? No ale cóż. Może zamknijmy ten temat, dajcie znać, co wy o tym sądzicie, o takim zachowaniu ludzi, czy to jest... no, oczywiście, ja też muszę przyznać, że no, czymś sobie ten Blizzard zasłużył na to, że jest w takiej pozycji, a nie innej, bo ja mam jeszcze gazetę w szufladzie, w której na okładce przy Heart of the Swarm jest na okładce napisane, to chyba był Play gazeta, albo jakiś CD Action, coś w tym stylu, że Blizzard znów nie zawodzi. Jak to przeczytałem, to aż mi po prostu, no kurwa, łezka w serduszko me się zrobiła, także tak powiem, że jak to, jak wtedy gracze myśleli o Blizzardzie, a jak teraz, nie? Że teraz jak wyjdzie Diablo 4 będzie mega dobre, jeżeli będzie mega dobre, no to po prostu będzie szał w mediach, że kurwa Blizzardowi się faktycznie udało. Co to się stało, kurwa? Niespodzianka, kurwa. Dobrze. Dajcie znać, co o tym myślicie. Przejdziemy sobie do drugiej części materiału, ale się dzisiaj kurwa rozgadałem. Bo okazało się, moi drodzy, że taka akcja jest też w Berlinie. No i wujek, sprawdzając ceny biletów do Berlina, trasę i tak dalej, chuj, że w środku tygodnia, że to było w czwartek, że musiałem wziąć urlop. Zebrałem ekipę, no i kurwa pojechaliśmy, długo się nie zastanawiając. Dla mnie, żebyście od razu, ci wszyscy, którzy jakby nie zrozumieli części pierwszej materiału, żebyście zrozumieli, ja mam już tatuaż z Diablo, mam tatuaż z Warcrafta, mam tatuaż ze Star Warsów i mam tatuaż z Dungeons and Dragons i będę miał jeszcze z wielu innych rzeczy. Prawdopodobnie w niedzielę będę sobie tatuował wiedźmiński miecz z runami, ze znakami wiedźmińskimi. I już na tym etapie nie mam aż... Ważne, żeby tatuaż był ładny, nie musi nic przedstawiać i tak dalej, i tak dalej. Jak już masz na każdej części ciała jakiś tatuaż, to potem masz to w dupie. Przynajmniej ja tak mam, niektórzy może mają inaczej, ale w towarzystwie, w którym się obracam, to jest takie... Jakie fajne, weź mi to wytatuuj. Żebyście mnie zrozumieli. Więc ja i tak bym miał tatuaże z Diablo, bo tu planuję sobie zrobić... Lilith i planuję sobie zrobić Sylvanas. Cokolwiek byście nie powiedzieli, jak to Blizzard nie spierdoli tej postaci, to planuję sobie ją zrobić. No i gdzieś wkomponować jakąś małą czaszeczkę od nekromanty, czy kosę, bo tak te wzory wyglądały mniej więcej. Czy właśnie Lilith nad kolanem. No to i mieć tatuaż, który, za który,
który powiedzmy jest kosztu, bo to były małe tatuaże, czyli kosztu około 500 zł. Do tego dostać betę, mieć zapewnioną, czyli mógłbym dla was streamować i robić filmy z tej bety. I do tego jeszcze grę w dniu premiery, no to dla mnie to jest kurwa win, 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 win. Bo jeszcze dochodzi do tego czwarta rzecz. Trzecia albo czwarta, nie wiem, nie, pogubiłem się. Ja bardzo lubię podróżować, zwiedzać miasta i tak dalej. W Berlinie nigdy nie byłem, a jest tam parę miejsc takich wartych zobaczenia. Mur, Brama Brandenburska i infrastruktury troszeczkę zobaczyć. To jest stolica europejska tego graffiti i tak dalej. Tam są fajnie budynki pomalowane. No kurwa, dla mnie to jest win, 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 win. A jak zobaczyłem jeszcze, że bilet do Berlina kosztuje kurwa 8 dych, no to panie, jesteś tam w 8 godzin, kurwa, nie ma co się zastanawiać. Wziąłem kumpli, z którymi nieraz na streamach ich słyszeliście niejednokrotnie, czy tam w moich filmach. No i co, jedziemy zrobić sedziarkę. Plan był dosyć sensowny. Jedziemy tam, będziemy o 6 rano pod studiem. Studio otwierają o 10. Będziemy jedni z pierwszych, pewnie. I zrobimy sedziarę. A potem se zwiedzamy miasto i wieczorem wsiadamy w busa, wracamy z powrotem do Katowic. I moi drodzy, mieliśmy z wielkim przekonaniem jechałem takim, że jest szansa, że się uda, ale z takim nastawieniem, że jak się nie uda, to przynajmniej sobie zwiedzę Berlin. No bo 8 dych, co to jest, nie? Wiecie, o co chodzi. No i co? Pojechaliśmy. Pojechaliśmy stratni, moglibyśmy być tylko ten jeden dzień urlopu i tą cenę za bilet, ale no ja osobiście z tego bym wyciągnął jak najwięcej właśnie zwiedzania i tak dalej, żeby nie być w ogóle stratny. Ale jak ta akcja wyglądała, teraz wam opowiem. W trakcie oczywiście w drodze poczytałem o tym, jak to w Los Angeles, czy gdzieś ludzie się wpychali w kolejki i były tam jakieś szarpaniny i tak dalej, ale wiecie, to Ameryka to kurwa dzicz jak chuj, inny stan umysłu i stwierdziłem, że w Europie tak nie będzie. I jak się okazało, no nie było tak. Przyjechaliśmy tam, wzięliśmy sobie Ubera do pod studio, nie zapłaciliśmy dużo, o Berlinie też wam troszeczkę potem opowiem. Podjechaliśmy pod studio i okazało się, że już jest wkurwę ludzi. No po prostu byłem, no już jak zobaczyłem ile jest ludzi, to stwierdziłem, okej, nie zrobimy sobie tego tatuażu, ale siedzimy do usranej śmierci. Nie odpuszczę, jeżeli nie zrobię wszystkiego, żeby mieć tą betę, żeby... Głównie mi chodziło o betę, bo grę i tak kupię w kolekcjonerce i tak. Ale głównie chodziło mi o tą betę, bo jest szansa, że jej nie dostanę od Blizzarda, bo jak wiecie, mnie nie lubią. Za to, że ich krytykowałem. Najprawdopodobniej, bo oczywiście nikt mi tego nie powiedział. I stwierdziłem, że sobie wyszarpię siłą, kurwa, dla was, specjalnie dla was i dla mnie też, bo nie będę ukrywał, że dla mnie streamować Diablo 4 to by była super sprawa. No i co? No i stwierdziliśmy, że będziemy siedzieć do upadłego. I okej. No i przyjeżdża gościu ten, który ma to tatuować. Dopiero o 10 mieli otwierać studio. My już 8 rano, to już tam umieraliśmy, siedząc na chodnikach. Bo był upał. 35 kurwa stopni i zero cienia. Naprawdę. Taki hardcore, że ja pierdolę. Przyjechał gościu, który 2 godziny wcześniej, który miał to tatuować, tam już szykowali to i tak dalej. Mówię, dobra, jak już przyszykują to 2 godziny wcześniej, to będzie jechało taśmowo, nie? Potem przyjechali przedstawiciele Blizzarda. Opowiedzieli nam o wszystkim, jak to będzie wyglądało i że nie wszyscy dostaną na pewno tatuaż. Jak policzyliśmy, że jesteśmy około 40 którzyś tam, a za nami był kurwa cały sznur ludzi do końca ulicy. Grubo ponad, nie wiem, 2-3 stówy, więc no byliśmy naprawdę na przodzie, że tak powiem, chociaż w pierwszej chwili wydawało nam się, że nam się nie uda. No i co? No i przychodzi przedstawiciel Blizzarda i mówi nam, że teraz wpuszczą, dają numerki ludziom, bo w Los Angeles się wpychali w kolejkę, to teraz rozdadzą numerki i nikt nikomu nie będzie mógł wbić się w kolejkę. Mówię, dobra, wyciągnięte wnioski, jest elegancko, bardzo mi się podoba takie prowadzenie tej akcji. I od razu nas zapewnił, że później, po pierwszej partii ludzi wytatuowanych, mniej więcej obliczą, którzy ludzie na pewno dadzą radę dostać ten tatuaż, a którzy mają małą szansę, a którzy już lepiej niech sobie idą do domu i nie tracą czasu w kolejce. No i policzyli, pierwsza partia ludzi poszła dosyć szybko, przyszedł nam gościu i powiedział, pierwsze 50 osób, my mieliśmy numer 41, 42, 43,
Pierwsze 50 osób ma zapewniony tatuaż, więc może czekać w kolejce. Ja już oczywiście. Woo! Yeah! Będzie zrobione, kurwa. Dziarka, będzie beta, już piąteczki z kumplami, kurwa, podjarani. Kim będziemy grali, to, tamto, plany, kurwa, klan robimy nowy, w ogóle wszystko, ja pierdolę, no gadka, po prostu, tak byliśmy happy, tak byliśmy szczęśliwi, ja sobie poleciałem na stację po piwerko, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Niemczech można sobie na ulicy normalnie piwerko pić, do sklepu po piwerko, i siedzimy, i tak zauważyliśmy, że kurwa minęła godzina, nic się nie ruszyło. Przeszliśmy na drugą stronę, bo się pojawiło tam trochę cienia i patrzymy, a ci tatuatorzy sobie łażą wszędzie, sałatki se wpierdalają na ławkach i tak dalej. Mówię, dobra, może jakaś przerwa, ale ta przerwa w kurwę długo trwała. I siedzimy. Już naprawdę minęło sporo czasu, już była 13, 14, a tam było może z 9 osób wziętych do środka. A przypominam, że siedzieliśmy od 6 rano. No i wychodzi gościu, znowu ten przedstawiciel, i mówi, no mam tutaj listę, mniej więcej o której, żeby ludzie przyszli, żeby tu nie stali w kolejce, żeby nie tracili czasu. I tak, numerek od tego do tego o tej godzinie, numerek od tego do tego do tej, i w końcu doszedł do 18, no, a powyżej numeru 30, no to możecie czekać, ale prawdopodobnie się nie uda. Aby... Jak to? Miała być ciareczka. Miała być betka. Przychodzimy, a on mówi, no macie szansę, nie? Że tylko, że nie przychodźcie szybciej niż o 17. Okej. Okay. Stwierdziliśmy, że nie, nichuja, nie poddajemy się. Pewnie ktoś nie przyjdzie, się wpierdolimy w kolejkę. Siedliśmy dosłownie pod drzwiami od tego studia i siedzieliśmy. Upał, wali nam w ryj, było nam już słabo, gorąco. I ten przedstawiciel Blizzarda, ten community manager, aż jak nas zobaczył, to podszedł do nas. Usiadł, kucnął se przy nas i mówi, że naprawdę nie może na nas patrzeć, jak tak siedzimy, że jest mu żal nas i tak dalej, ale żebyśmy poszli coś zjeść, że może nam przynieść wody, że jeżeli będziemy coś potrzebować, coś może pomóc, to jak najbardziej pomoże. Pogadaliśmy sobie troszeczkę właśnie o tym, jak to tam się rozgrywa i tak dalej, i tak dalej. I mówi, powiedział nam jeszcze raz, chłopaki, naprawdę, z całego serca polecam wam, żebyście przyszli tutaj o 17, wziął nasze numery telefonów, że nam, jeżeli się tylko coś zwolni, to zadzwoni, ale żebyśmy naprawdę pobawili się, poszli na miasto, napili się piwa, coś zjedli, pozwiedzali, tym bardziej, że jesteśmy z Polski, że tyle żeśmy przejechali kilometrów, żeby tutaj przyjechać, że on to docenia i najgorsza część jego pracy właśnie to jest przekazywanie takich złych wieści i tak dalej. No i co? Wiedzieliśmy, no dobra, no w sumie jest 14, jeżeli mamy być na styk, no to chodźcie, pozwiedzamy. No i pozwiedzaliśmy, połaziliśmy po Berlinie. Kilka słów o Berlinie, słuchajcie, brud, smród, syf, ja pierdolę, byłem w szoku ciężkim, jak w parku wyglądało jak na kurwa wysypisku śmieci, normalnie jakby wziąć takie, co u nas są takie pakamery ze śmietnikami, w śmieci rozsypać, jakby dzikie psy rozsypały wszystkie worki na śmieci po jakimś skwerku i tak u nich kurwa wyglądał park w centrum Berlina i ludzie rozkładali koce, odpalali grille i w takich śmieciach siedzieli, kurwa, naprawdę, to było, kurwa, szokujące dla mnie, po prostu nikt na to nie zwracał uwagi. Jak siedzieliśmy na tej ulicy, na której było to dziarane, to studio, to śmieciarka wyrzucała śmieci, goście wyrzucali kontenery, te śmieci się wysypywały na boki, na ulicy i ci goście to jeb z buta, te puszki, auta po tym przejeżdżały, wszędzie się walały śmieci, naprawdę jestem, kurwa, w szoku ciężkim. McDonald's, jak się wejdzie do McDonalda, ja byłem w Kolonii kilka lat temu na Gamescomie i stwierdziłem, że to może okej, Kolonia takie w sumie wysunięte, miasto troszeczkę też takie na uboczu i ten McDonald's też był taki na uboczu, no ale jak się wlazło, no to Polska lata 90, kurde, jakaś restauracja u Grażyny w Międzybrodziu, kurwa, wiesz, jak drze się stara gruba baba w numer 27! No i tak wyglądał tam McDonald's i uwaga, wchodzimy w Berlinie w 2022 roku, w stolicy kurwa Niemiec, w stolicy prawie że Europy, wchodzimy kurwa do McDonalda, a tam dokładnie tak samo, zero tablic z powiadomieniami, zero kiosków do zamawiania, zero ten, drom mordę wszyscy, masakra. Piwko można sobie pić na ulicy, to jest spoko, ludzie sobie chodzili z piwkami, nikt nikomu nic nie mówił, to akurat było git, ale tak jak mówię, nic ciekawego to miasto,
Kilka rzeczy można sobie zwiedzić. Fajnie, niektóre fajnie budynki pomalowane, takie wiecie, w 3D i tak dalej, to fajnie wyglądało. Te samiutkie centrum miało kilka fajnych budynków, w których architektura była taka niecodzienna troszeczkę i fajnie, wysokie, fajne wieżowce, fajnie to wyglądało, ale reszta, no to kurwa, tragedia, ludzie dziwni strasznie, no ale jakoś to się przetrwało. Wróciliśmy pod studio. Oczywiście zgrzani. O, zajebiste hulajnogi, to jeszcze muszę dodać, że hulajnogi to tam mają, są włączone w normalny ruch samochodowy, dzieciaki se popierdalają normalnie po kurwa jezdniach, mają te kierunkowskazy, tablice rejestracyjne, miejsce na telefon, tak więc no sztos, hulajnogi super. Ja uwielbiam na Boltach jeździć, po Katowicach to jest po prostu zajebiście się jeździ. No i tam to już w ogóle next level shit. Przyjechaliśmy tymi hulajnogami, siadamy. Jeden, no i tam troszeczkę mieli rozpierdol. Jeden przedstawiciel nam powiedział, że... Powiedzieliśmy, który mam numerek, to powiedział, że no to czekajcie, czekajcie, może jeszcze się uda, nie? I po chwili podchodzi drugi, mówi, że nie, no tam jest pięciu ostatnich na stołach, no i już więcej nie będzie dziarania, no i przykro mu niestety, ale musi nas odprawić z tą myślą do domu, że nic niestety nie dostaniemy. A my tacy smutni, on widział, że jesteśmy naprawdę smutni, w końcu wyszedł. Tam kilka osób zostało na końcu, w tym Polacy, w kilku Polaków, tak więc pozdrawiam tych Polaków, którzy tam siedzieli z nami. Wyszedł gościu i powiedział, zebrał nasze maile i powiedział, specjalnie podałem inny, żeby się nie kapnęli, że ten kurwa ksazak zły, chujowy, który na nich napluł, specjalnie podałem inny. Tam dostanę kod z jakąś niespodzianką, ale nie obiecują, że to będzie wczesny dostęp, ani nic z tych rzeczy. Nie mogą powiedzieć, co to jest, bo sami jeszcze nie wiedzą, na ile mogą, będą mogli sobie pozwolić i tak dalej, że bardzo jest im żal. I troszeczkę sfrustrowani zadaliśmy pytanie, dlaczego przerwa na lunch trwa tak długo, że był okres... Aha, no i to, to jest dosyć też ważne, dlaczego się troszeczkę też tak wkurzyliśmy, bo kiedy żeśmy szli zwiedzać o 14, wchodził numer 17. Numer 17 wchodził się dziarać. Jak wróciliśmy o 17, po 17, to wchodził numer 19. Tyle czasu, kurwa, dziarali dwie osoby. Wypytaliśmy, że dlaczego, no przecież kurwa, najpierw nam powiedzieli, że 50 osób da radę, potem to, potem tamto, a oni nam wytłumaczyli dlaczego. Że pierwsze osoby wybrały sobie bardzo malutkie tatuażyki, byleby zrobić i spadają. Natomiast reszta już chciała dużo większe, te tatuażyki, a studio nie może sobie pozwolić, żeby tak duża praca była zrobiona byle jak, no bo to rzutuje na ich... To jest też promocja studia, jakby nie było, w mediach społecznościowych i na całym świecie. Też nie mogą sobie pozwolić zrobić jakiegoś byle jakiego babola na szybko, bo inni sobie chcą dostać betę, tak? Ich to, oni mają to w dupie, że ktoś chce dostać betę, czy nie. Oni pracują na swoją promocję, Blizzard na swoją. I potem cała reszta ludzi w kolejce po prostu chciała duże tatuaże, które trwały bardzo długo i po których tatuatorzy też potrzebowali przerwy od dziarania do dziarania, wiecie, też potrzeba to wszystko zdezynfekować i tak dalej, i tak dalej. I takim to sposobem bardzo mała liczba osób się wydzierała i my zostaliśmy z niczym. Moi koledzy byli bardzo zasmuceni, bardzo wkurwieni, rozgniewani. Ja byłem chwilowo też wkurwiony tym, że powiedzieli nam na początku, że na pewno będziemy wydzierani, a potem, że może nie, a potem może tak, a potem znowu nie. I tak cały dzień żeśmy kurwa siedzieli jak te głąby. Ale ja koniec końców zaliczam przygodę na plus, bo pieniążki to jest coś, co się kurwa zawsze wyda, te 8 dych. No i wiadomo, tam piwka na miejscu też troszeczkę drożej kosztowały niż w Katowicach. Czy tam właśnie zjedliśmy kebaba tureckiego, nie wiem czy wiecie, w Berlinie są mega dobre kebaby tureckie i naprawdę były kurwa mega dobre. Jeszcze w Polsce takiego nie jadłem dobrego jak tam jadłem, a jadłem w jednym z gorszych punktów, a były takie punkty, że normalnie kolejki się ciągnęły jak skurwysyn. Zwiedziłem kilka miejsc, pierwszy raz byłem w ogóle w Berlinie i ja zawsze wyciągam pozytywy z takich rzeczy i raczej żyję takimi pozytywami i każdemu polecam też troszeczkę tak sfolgować, jak to się mówi po śląsku. Cóż, to chyba koniec tej pięknej historii. Organizacja była... miała swoje plusy i minusy, okej, te numerki, ten, gościu chodził, zagadywał do ludzi, spoko, oferował wodę, powiedział, że jeżeli nas spotka na mieście, to nam kupi piwo, bo mu jest tak żal, że no, mamy u niego kielona, piwo, że jak go spotkam, no ale myśmy też mieli o 21 pociąg, autokar z powrotem do Katowic, w tym upale przemoczeni, no też nie chcieliśmy łazić jeszcze po knajpach, już chcieliśmy też dychnąć sobie. Jedyny błąd, i to duży błąd organizacyjny,
moim zdaniem, który popełnił i Blizzard, i te studio. Znaczy, nie wiem, ciężko tutaj kogoś winić tak naprawdę, ale to jest to, że ludzie mogli sobie wybrać rozmiar tatuażu. Powinien być narzucony z góry rozmiar, nie wiem, 5 na 10 cm, czy 5 na 7 i to by było wtedy dla tych, którzy naprawdę chcą i tak dalej, i tak dalej. Ten gościu z Blizzarda skomentował to w taki sposób, że to jest coś na całe życie i nie można ludziom narzucić danego rozmiaru, bo może ktoś chce mieć większy. No ale okej, ta cała akcja polega na tym, że to jest wymiana jakaś tam, a nie kurwa koncert życzeń tak naprawdę, więc... No nie wiem, możecie dać sami dać znać, co sądzicie o tym w komentarzach, jak można byłoby to lepiej zorganizować. Na początku wydawało się super zorganizowane, a później no już to bardzo kulało i niestety zostawiło naprawdę przynajmniej setkę ludzi z kurwa łzami w oczach, że tak powiem. Fajny klimat był, bo wszyscy oczywiście tam byli fanami Diablo, w koszulkach Diablo, dziary z Diablo, wszyscy wydziarani, wiecie, ja się czułem jak wśród swoich tak naprawdę. No bo wszyscy tam to takie pojeby, kurwa, koszulki z jakimiś czachami, dziary z czachami, z jakimiś pokrzywionymi mordami. To są moje klimaty, moi ludzie. Oczywiście pełno śmiechu i tak dalej. Cóż, to była moja opowieść o walce, o betę, którą chciałem dla was streamować. Chciałem wam naprawdę zrobić film i wrzucić na Instagrama dobre wieści, że będę miał dostęp do bety, że zapewniłem sobie ten dostęp do bety, ofiarowując kawałek mojego ciała specjalnie dla was, dla naszego community tej kanałowego, ale no niestety nie udało się, no niestety i nie mam, bo jeszcze jest w kolejnych dwóch miastach, ale tam już mnie nie stać niestety, żeby lecieć, bo to chyba w Australii gdzieś jeszcze i tak dalej. A jak mam kurwa zapierdalać do Australii, żeby siedzieć w 50-stopniowym upale, być wpierdalanym przez ogromne pająki i nie zrobić sobie dziary, to no niestety, no nie, po prostu nie. Ale cóż, moi drodzy, w niedzielę idę na konwent tatuaży w Katowicach, będzie można mnie tam spotkać, jeżeli ktoś jest z Katowic, no może podejść, przybić pionę, będę miał dziarany miecz Wiedźmina razem z kolegami, tak więc tak pewnie nikogo to nie obchodzi, ale może ktoś tam akurat będzie, to się zobaczymy i na dniach wrzucę kolejne filmy, mam taką fajną wenę, że chce mi się je robić i to nie tylko w tematyce Diablo, tak więc... Mam nadzieję, że was nie wynudziłem, prawie 40 minut materiału, moi drodzy. Dzięki wielkie za uwagę. I cóż, wasze zdróweczko, zostawcie łapkę w górę, suba. No i oczywiście komentarz, bardzo bym prosił. Kto wytrwał do końca, niech napisze beta dla Xazuli. Do następnego. Pa, pa.